100 lat temu Aleksandra i Józef Piłsudscy wprowadzili się do dworku Milusin, dworku, który był darem żołnierza dla naczelnego wodza, i wtedy przed dworkiem odbyła się mała uroczystość. Przedstawiciele Komitetu Daru Żołnierza przekazali symboliczne klucze rodzinie marszałka. Dzisiaj wspólnymi siłami budujemy dużą makietę dworku Milusin. Każdy jest zaproszony, żeby dołożyć swój kawałek, oszlifować go. Budujemy zupełnie od zera, tak żeby na koniec dzisiejszego dnia powstała miniatura właśnie naszego Milusina. W muzeum też prowadzimy cykl warsztatów łączących opowieść historyczną z majsterkowaniem. I właśnie z tego powodu dzisiaj też wspólnie majsterkujemy, świętując stulecie dworku Milusin. Szanowni Państwo, urodziny to tort, za chwilę będziemy ten tort kroili, ale jak urodziny, to również życzenia. Ja chciałem życzyć dworkowi Milusin, ale też i wszystkim nam, żeby te następne 100 lat dla tego dworku mimo wszystko były bardziej spokojniejsze. Żeby go odwiedzali zaproszeni goście i żeby tych gości było jak najwięcej.